To nie potrwa długo. Musimy wyjaśnić, co się dzieje. Nie zostawiajcie mnie! Tylko kilka dni. Ten czas szybko ci minie. Susan, chodźmy wreszcie. Nie przeciągaj tego. Bądź dzielna. Dasz radę? Jesteś silna. Jody, wiem, jak trudno opuścić dom i zostawić rodzinę. Ale tutaj łatwiej nam będzie zrozumieć, co się z tobą dzieje. Tutaj zapewnimy ci ochronę. Nikt mnie nie obroni. Wszystkie twoje rzeczy są w tamtej torbie. Cole i ja jesteśmy w pobliżu. Gdybyś tylko czegoś potrzebowała, cokolwiek, wystarczy, że nas zawołasz. Okej. Dobranoc, Jody. Dobra. Muszę się przebrać. Mam nadzieję, że chociaż tutaj nie ma kamer. Chodź, królisiu. Poszukajmy miejsca do spania. Zgaszę ci tu światło. Dobranoc. Czekaj! Nie gaś światła w korytarzu. Nie lubię ciemności. Jasne. Lepiej? Tak. Dobranoc. To pa. Nie bój się, Aiden. Możemy spać spokojnie. I nic się już nie wydarzy. Nie mogę zasnąć, Aiden. Mam ochotę na bajkę. Thank you.
Co to? Jody! Daj lekarza! Szybko! Już dobrze. Nic nam nie grozi. Aiden się już ich nie boi. Jest dobrze. Nie zgadzam się i koniec. Zgódź się, Nathan, proszę cię. Wszystkie dziewczyny z klasy idą. Nie spóźnię się, przysięgam, dobrze? Nie przekonasz mnie, Jody. To niesprawiedliwe. Dlaczego wszyscy mogą iść, tylko nie ja? Przez cały tydzień robiłam tylko to, co mnie prosiłeś. I nie mam nawet tu żadnej rozrywki. Powtarzam ci, nie jesteś taka jak wszyscy. Obowiązują nas zasady. A ja nie chciałam być inna. Chcę mieć tylko przyjaciół i żyć tak samo jak inne dziewczyny w moim wieku. Zawsze będziesz inna. Musisz się z tym pogodzić. Dobranoc. Będę obok. Jakby co daj znać. Przykro mi, skarbie. Takie są zasady. Lepiej mnie wypuść. Lepiej to zrób, bo jeśli nie, przestanę współpracować. A wtedy możecie zapomnieć o jakimkolwiek działaniu z Aidenem. Na zawsze. Uspokój się i nie zachowuj się jak dziecko.
Śmiało, Aiden. Przestań, Jody. Już nic w tej sprawie nie zmieni. Masz szlaban i koniec. Skończyłaś? Zadowolona? To dobrze, bo sama to teraz posprzątasz. Tak. Już jest spokojnie. Trochę zdemolowała mieszkanie, wiesz, ale... Bardzo cię przepraszam, Cole. Mam wyrzuty sumienia, ale... Rozumiesz mnie, prawda? Muszę się dziś stąd wyrwać. Tak, wiem. Za późno, by się wycofać. Zamknięte. Oczywiście. O, cześć, Cole. Jody? Nie za późno na spacer. Cole chciałby, żebym obejrzała z nim spadające gwiazdy. Podobno dziś ma być ich mnóstwo na niebie. Widziałeś się? Słuchaj, nie wiem, czy profesor Dawkins wyraziłby zgodę na taką eskapadę. Proszę. Przecież to zajmie tylko kilka minut. No i Cole jest ze mną. Ale ja nigdy nie widziałam spadającej gwiazdy. Dobra. Jakby co, to ja was tu nie widziałem. Co jest, Cole? Mowę ci odjęło? A? On stracił głos. Złapał jakiegoś wirusa czy coś. I tyle zdołałam z niego wydusić, tyle dowiedziałam się przez cały dzień, więc... Mam nadzieję, że się nie zarazi. Powinieneś się kurować w domu. O zdrowie trzeba dbać. Dobra. Na razie. No idźcie.
Cóż, chociaż nie trzeba szukać samochodu. Wszędzie widzę kamery. Lepiej się tu za długo nie kręcić. Siadaj do środka i uruchom silnik. Kurde. Raczej będzie mnie tu widać. To niezbyt stylowa ucieczka, ale nie mam wyjścia. Jedźmy, Aiden. Nie rzucajmy się w oczy, dobra? Wybaczysz mi, dobrze? Niedługo wrócę. Nie martw się, będzie dobrze. Dobra, idę. Zabierz go do lasu. Tam będzie bezpieczne. Jesteśmy na miejscu. Dziewczyny pewnie są już w środku. Jeszcze ich nie ma. Zaczekajmy. Ile masz lat? Jestem pełnoletnia. Poproszę limonadę. Just me and the other.
Wiem. Nathan będzie wkurzony. Oby było warto. Przepraszam, czy nie było tu grupy dziewczyn? Byłam z nimi umówiona. Nie. Na pewno bym zauważył. Dzięki. Poszłaś sobie, mimo że ci nie pozwoliłem. Wiesz, jak bardzo naraziłaś na szwank Cole'a i siebie, Jody? Już nie pamiętasz, co się działo u Kirsten. Dobrze wiesz, jaki bywa Aiden, tak? Tak? Chciałam wyjść i poczuć się jak ktoś normalny. Wiem, Jody. Wiem. Jody, ja nie wiem, jak ci to sensownie wytłumaczyć. Mama i ja musimy być przeniesieni. Opuszczamy bazę. Chcieliśmy cię zabrać z nami, ale sądzimy... Wszyscy sądzą, że powinnaś zostać tutaj z profesorem Dawkinsem. Będziemy cię odwiedzać tak często, jak się da. Gdy poczujesz się lepiej, przyjedziesz do naszego domu. Dobrze? Tak będzie najlepiej. Pa, skarbie. Bądź dzielna. Wiem, że jest ci ciężko, ale wszystko się ułoży. Musimy już iść, Susan. Daj mi jeszcze chwilę, Filip.
Wystarczy, chodź. Jody, masz nas, swoich przyjaciół.